Dzień dobry. Moim gościem będzie Klementyna Suchanow, pisarka, jedna z liderek ogólnopolskiego strajku kobiet. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym zacząć od tego, co wydarzyło się w zeszły czwartek. Przed Trybunałem Julii Przyłębskiej trwała kolejna już w tym tygodniu demonstracja przeciwko orzeczeniu w sprawie aborcji. Ty razem z kilkoma innymi osobami przedzierasz się poza ogrodzenie Trybunału i na drzwiach przy pomocy gwoździ przybijasz plakat strajku kobiet. Po co było to wtargnięcie na teren Trybunału? Tak brzmi, że jakbyś cytowała papiery z prokuratury, czyli przy pomocy 5 gwoździ wbiła w drzwi dwuskrzydłowe i tak dalej. Po co to było? Ja myślę, że przede wszystkim to było po to, żeby wbić tym ludziom do głowy, że to, co tam popełnili w tym Trybunale, nie jest wieczne, że wola nasza, kobiet, jest zupełnie inna i że to się kiedyś stanie, tak jak stało się w Argentynie. Na tym plakacie był napis: dzisiaj Argentyna, jutro Polska. Wierzymy w to, że tak będzie. I to było po prostu na pamiątkę. Okej, dzisiaj wygraliście, ale to jest zwycięstwo chwilowe i ono nie będzie trwało wiecznie. Kiedyś to się stanie. Aborcja będzie zwykłą rzeczą, zabiegiem medycznym, dostępnym, bezpiecznym i legalnym. A nie boisz się, że ten gest, to przeskoczenie przez mur Trybunału będzie wymierzone teraz przeciwko strajkowi, przeciwko tobie? Już wielu prawicowych komentatorów porównuje ciebie do człowieka bizona, który wtargnął na teren Kapitolu. No, takie niefajne skojarzenia. Wiesz, ja nie panuję nad skojarzeniami ludzi z prawicy i to, co im się rodzi w głowach, nie jest moim problemem, raczej ich problemem. Jeśli mają w głowach widok Suchanow jako bizona, no to ja nie wiem, może trzeba by się udać gdzieś po jakąś poradę. To zupełnie nie miało takiego charakteru, to jest oczywiste chyba dla każdego człowieka, który widział to w jakichś tam filmikach, czy zna w ogóle skalę zjawisk, Kapitol, a Trybunał, Polska, Stany, sytuacja, Trump, a Kaczyński i tak dalej. I tak dalej. To są zupełnie inne rzeczy. Nie przyszło mi do głowy tak naprawdę, że takie skojarzenia mogą się pojawić, ale to tylko wskazuje na to, jak bardzo ograniczone jest moje wyobraźnia, jeśli chodzi o przewidywanie prawicowych skojarzeń. Moja córka jest w tym świetna. Ona potrafi pisać paski TVP codziennie rano, wymyśla kolejne nowe paski TVP, które mogłyby się tym pojawić. No ja, mi czegoś jednak brakuje. A przewidziała człowieka bizona, czy nawet dla niej to było zbyt wiele? Nie, ona tak, ona jest w stanie wejść właśnie w te wyobraźnie i codziennie, tak jak mówię, jest w stanie tworzyć nowe paski. Po prostu wymyśla paski TVP. Ja uważam, że TVP powinno się natychmiast na niej zgłosić, bo marnują wielki talent. Wywieziono cię na komisariat do Mińska Mazowieckiego, wypuszczono 24 godziny później. Co się działo tam na komisariacie? Jak cię traktowano? O co cię pytano? Czy było to w jakimkolwiek sposób porównywalne z tym, co opowiada o zatrzymaniu babcia Kasia, która skarży się na nieludzkie traktowanie, na poniżanie, na przemoc? No przede wszystkim muszę wyjaśnić, że wywieziono mnie na ten komisariat i trzymano mnie na tym komisariacie po to tylko, żeby postawić mi dopiero na drugi dzień, po właściwie 24 godzinach, zarzuty na ulicy Wilcz, czyli z powrotem w Śródmieściu w Warszawie. Cały ten wyjazd był tylko po to, żeby mnie wylegitymować. Więc to jest ta zasadnicza sprawa, że legitymowanie odbywa się już w celach. Moje traktowanie było inne niż traktowanie babci Kasi. To pokazuje takie różne taktyki policji. Po prostu w pewnym momencie rozpoznano mnie jako Suchanow i w momentach, kiedy ktoś rozpoznawał mnie jako Suchanow, traktowano mnie lepiej, a w momentach, kiedy nie rozpoznawano mnie jako Suchanow, to traktowano mnie gorzej. To, ponieważ już ileś lat na ulicy spędziłam i z policją miałam do czynienia, to doskonale wiem, jak to wygląda, na czym polega. I były takie momenty, kiedy prawnika na przykład nie było, kiedy byłam w prokuraturze i traktowano mnie już zupełnie niefajnie, a momenty, kiedy on się pojawiał, zmieniały sytuację, zdejmowano mi na przykład kajdanki i była elegancja. Także
To jest takie typowe działanie policji. Jak ktoś nie patrzy na ręce, jak nie ma kamer, to się odbywają różne dziwne rzeczy. To, więc nazwisko chroniło mnie częściowo, ale jak tylko można było, to nazwisko mnie nie chroniło. Ale nazwisko nie uchroniło cię przed tym, że w końcu wylądowałaś, jak opowiadałaś zaraz po wypuszczeniu, w jakiejś celi, która jest przeznaczona dla niebezpiecznych przestępców. Czym sobie zasłużyłaś na to, żeby tam akurat spędzić noc? Tak, to miałam akurat miejsce w prokuraturze. Panowie kazali mi siedzieć na krześle, ale już cały dzień siedziałam w celi, siedziałam w samochodach, którymi mi przewożono, siedziałam na przesłuchaniach. Zobaczyłam kolegę na korytarzu i wstałam i za tą izolatką, to znaczy nie mogłam stać, musiałam tylko siedzieć. I za to trafiłam do izolatki. Jakie masz postawione zarzuty? To jest taka klatka, która jest taką metalową klatką, taką ogrodzoną z boku korytarza, odseparowana, i tam się po prostu zamyka takich niebezpiecznych przestępców. Jak się czułaś siedząc w takiej klatce? Co to w ogóle znaczy? Bo ja nawet nie umiem za bardzo sobie wyobrazić, jak to jest siedzieć w klatce. Nie wiem, jak to jest siedzieć w klatce. Jest to... nie wiem... Zwłaszcza z takiego powodu, że po prostu człowiek nie chce siedzieć, a chce stać. Ta dyskusja z panami policjantami była zupełnie absurdalna. Nie mieli argumentów za tym, dlaczego osoba w kajdankach już skuta, bo byłam cały czas skuta, nie może chwilę postać. Więc wymyślali argumenty, że zawadzam drogę, podczas gdy ja stałam przy ścianie, oni stali na środku korytarza i oni zawadzali. Także no to wszystko po prostu, tam nie ma logiki. To są nabuzowani panowie, którzy wykorzystują okazję do tego, żeby pokazać, że mają władzę nad drugim człowiekiem. Więc to im przysparzało trochę szczęścia, że posadzili sobie jakąś osobę w klatce i może byli przez chwilę bardziej szczęśliwi. A co będzie dalej? Czy ty się zgadzasz z tymi zarzutami, jest to dziwne, no, które oni ci stawiają? Zniszczenie tych drzwi wycenione na 2000 zł, znieważenie policjanta. Zgadzasz się z tymi zarzutami, czy będziesz się starała je odpierać? No oczywiście, że nie przyznaję się do winy, bo to wszystko jest... To wyglądało w ten sposób, że kiedy nas zatrzymano, powiedziano nam, że dostaniemy jakieś zarzuty z kodeksu wykroczeń prawdopodobnie, że mamy się na to przygotować, mamy przygotować dokumenty, że nas tutaj spiszą i jakby wyglądało na to, że tyle. Ale później odbywały się jakieś telefony gdzieś tam za rogiem budynku i co chwilę przychodził jeden policjant, drugi policjant i te wersje tego, jakie zarzuty nam zostaną postawione, się zmieniały. Aż w końcu mi uzbierano 3 zarzuty z kodeksu karnego, czyli cokolwiek zrobiłam, było tak nadmuchiwane, żeby było podciągnięte pod kodeks karny. To są kolejne absurdy. Jakby jestem oskarżona na przykład o ochlapanie munduru policjanta ciekłą cieczą, co jest właśnie podciągnięte pod kodeks karny. To się normalnie uznaje jako za wybryk chuligański. Tutaj jednak starano się bardzo, żeby wszystko brzmiało dużo groźniej i żeby było już po prostu karalne jakimiś tam w jednym przypadku 2 latami, 3 latami, 5 latami. Także sumarycznie to może jakieś 8 lat mi za to wszystko grozi. Czy masz czasami taką myśl, że wszystko to, co robisz i to, co robi strajk, nie przynosi takich natychmiastowych rezultatów, że tak naprawdę no, wszystko już zostało rozstrzygnięte. Orzeczenie Trybunału Julii Przyłębskiej jest, zaczyna obowiązywać prawo. Lekarze mówią, że będą się musieli stosować do tego prawa. To tak jak mówiłam, to jest zupełne chwilowe zwycięstwo po prostu osoby, która posiada przewagę nad tobą siłową. To nie jest trwałe zwycięstwo. Mnie takie zwycięstwa nie interesują. To są po prostu takie tanie, małe zwycięstwa. Mnie interesuje takie prawdziwe to, co się dzieje w głowach ludzi. I tutaj na tym polu no, PiS przegrywa totalnie. Także ich porażka już się odbywa, ona jest tylko rozciągnięta w czasie. Nie mam problemu z tym, że ona nie jest natychmiastowa. Jakby jestem przygotowana na długie dystanse, nie przeszkadza mi to. Wiem, że ludzie się niecierpliwią i że chcieliby już natychmiast i w sumie gdyby tak było, to by było bardzo fajnie i nie miałabym nic przeciwko, ale wiem, że to jest walka po prostu obliczona na dłuższy czas.
Bierzemy teraz bardzo przykład z Argentyny, które przez 15 lat prowadziły kampanię proaborcyjną i za 9 razem mi się udało. To się tak po prostu dzieje, tak wygląda walka o prawa kobiet. Tylko dziwne, że to się odbywa w XXI wieku. Na razie Na razie jednak coraz więcej komentatorów mówi, że strajk kobiet traci impet początkowy, październikowy, że demonstracje są coraz mniej liczne. Czy nie boicie się, że ten gniew na orzeczenie Trybunału Julii Przyłębskiej w końcu wygaśnie i ludzie przestaną wychodzić na ulicę? Ale to się nie mierzy tylko w wychodzeniu na ulicę. To jest coś takiego właśnie strasznie powierzchownego w ludziach, że domagają się tylko cyfr, tak jakby to był jakiś market po prostu, jakbyśmy sprzedawali jakieś akcje i kto da więcej i które pójdą bardziej w górę. To tak nie wygląda. My pracujemy na czym innym. Ludzie nie uświadamiają sobie tego, znaczy dziennikarze właściwie tak najbardziej, że to jest taki dwubiegunowy proces. Jeden ma ścieżkę bardzo stricte polityczną, natomiast drugi ma ścieżkę taką społeczną, świadomościową. I tutaj na tych dwóch polach coś się odbywa. My zdecydowanie zwyciężamy na tym długim dystansie, na tym polu społecznym, świadomościowym. To jest dla mnie w zasadzie najważniejsze, bo byłoby plusowym zwycięstwem zmienienie prawa, podczas gdy ludzie nie byliby gotowi na zmienienie tego prawa. A ludzie są gotowi na to, tylko po prostu scena polityczna musi się zmienić. Scena polityczna kiedyś się zmieni, bo one się po prostu zmieniają. Natomiast świadomość ludzi nie zmienia się od tak. My w tym momencie przeżywamy coś na kształt po prostu roku 68 w Europie Zachodniej. To jest nieodwracalne. Z tym się nie da, tego się nie da przeliczyć na liczby, tego się nie da przeliczyć na frekwencję, czy pewnego dnia było więcej, czy mniej. Kiedy te protesty odbywały się we Francji, na przykład na uniwersytetach w Sorbonie i tak dalej, to też miało różne fazy. Była faza, kiedy byli ludzie, była potem faza, kiedy to przechodziło w jakieś czyny bardziej, no nie wiem, instytucjonalne, że zmieniano właśnie przepisy w tych instytucjach. Później ci ludzie, którzy już mieli tą świadomość 68 roku, zaczynali wchodzić w instytucje, w życie polityczne i tak dalej. I to sumarycznie wszystko razem w masie zaczęło zmieniać świat. To nie jest tylko kwestia jednego prawa, jednej decyzji, jednej ustawy. Klementyna, mam jeszcze dwa pytania, więc poprosiłabym o krótką odpowiedź. Wywołałaś do tablicy dziennikarzy, że mówiąc, że nie rozumieją pewnych procesów zachodzących. A jak byś wytłumaczyła to, że na ostatnich protestach strajku kobiet coraz częściej pojawiają się race, które tak krytykowaliśmy, kiedy używali ich narodowcy idący 11 listopada ulicami Warszawy. Ostatnio ktoś rzucił także w kordon policyjny pojemnikiem z gazem. Oberwali ludzie, którzy byli obok. Czy strajk czuje się odpowiedzialny za takie rzeczy? I czy nie powinien powiedzieć dość? Ja uważam, że każdy z nas, tak samo ja, jesteśmy odpowiedzialni za swoje czyny. Moje czyny nie są czynami strajku. Nie chciałabym, żeby to tak było traktowane, bo to są moje czyny. I również wolałabym, żeby nie dochodziło do aktów przemocy, stricte przemocy, ale race towarzyszą już strajkowi od jakiegoś czasu. Są takim symbolem właśnie przełamania tego, że przepraszam bardzo, ale są tutaj ludzie, którzy 11 listopada wychodzą na ulicę, jest im wszystko wolno. My jesteśmy połową tej populacji i nam się zabrania podstawowych rzeczy, nam się odmawia podstawowych praw. To jest nasz jakiś taki rodzaj sprzeciwu na hipokryzję, którą odczuwamy. Co do sytuacji pryskania gazem, nie wiem, bo nie lubię też odpowiadać na takie pytania, dlatego że na ulicy różne rzeczy się dzieją, mają swoją dynamikę i kiedy się nie było, naprawdę nie uczestniczyło w tej sytuacji, to później przetworzone to przez media wygląda inaczej. Nie byłam przy tej sytuacji, ale nie widziałam też filmiku z tej sytuacji, więc trudno jest mi ocenić. Dobrze, zostawmy to ostatnie. Nie wiem, czy była ze strajku, czy nie. Poproszę cię o krótki komentarz do tego, co powiedział wczoraj poseł Porozumienia Kamil Bortniczuk, który powiedział, że trauma rodziców, którym rodzi się śmiertelnie chore dziecko, które potem umiera w bólu i cierpieniu, jest o wiele mniej ważna niż to, żeby to życie jednak się pojawiło na świecie. Nie wiem, jak mam skomentować. Pan chyba sobie nie zdaje sprawy z tego, że po pierwsze nie mierzy się cierpień, że ludzie różnie przyjmują rzeczy, że są może inni od niego. To jest taki refren pojawiający się po tej drugiej stronie,
takich uwag, no przedszkolnych już w zasadzie, bo nasz dyskurs wokół tych tematów jest dużo bardziej posunięty i można naprawdę bardziej inteligentne rozmowy na ten temat przeprowadzać, nawet z osobami, które się przecież z nami nie zgadzają. Nie musimy dochodzić do takich tanich chwytów typu Ordo Iuris, że puszczają nam płyty z dzidziusiami płaczącymi, wmawiając nam, że to są te abortowane dzieci, kiedy to są niemowlaki kilkumiesięczne płaczące. Także nie chciałabym komentować takich po prostu tanich chwytów drugiej strony, bo jeśli mamy się różnić, mamy dyskutować, to rozmawiajmy tak, żeby doceniać inteligencję drugiej osoby, a nie sprowadzać tylko do takich... Bardzo dziękuję. W zasadzie chwytów. Bardzo dziękuję. Klementyna Suchanow, pisarka, jedna z liderek ogólnopolskiego strajku kobiet. Ja już Państwu dziękuję. Widzimy się za kilka dni, a wszystkie odcinki programu na VOD.pl. Do widzenia. Cześć.